O ilości dowiedziałem się 24 grudnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem się z żoną i z ojcem. W ten czas dowiedziałem się, że są, ile osób jest rannych i przynajmniej zapamiętałem, że wśród rannych wymieniono nazwisko Pełka. Jest to takie nazwisko, z którym o takim nazwisku pracowałem z kolegą na jednym oddziale. On pracowało tu jego dwóch synów, także kojarzyło mi się to nazwisko z tymi osobami, że to jeden z tych pełków, których znam. Nie wiedziałem, że to jest najmłodszy uczestnik i zupełnie inna postać. No i wiedziałem, że zginął Józef Czekalski. Tego znałem, to zresztą mieszkał cały czas, jak to się mówi, po sąsiedzku ze mną, chociaż na innej ulicy, ale w odległości to było naprawdę niewielka odległość od mojego domu rodzinnego.